Ci kretyni nie znają historii. Uważają, że historia to są bajki o Kopciuszku, o Królewiczu, o siedmiu krasnoludkach, czy innych tego typu historiach. Rządzą Polakami kretyni, którzy nie znają realiów, są naiwni jak dzieci we mgle. Nigdy nie prowadzili żadnego własnego biznesu, tylko sadzają kretyńskie dupy za biurkami. Szczycą się zasranymi tytułami magistra od sznurowania butów. Rządzą Polakami kretyni bez doświadczenia życiowego. Wysadzić ich z pociągu gdzieś za granicą z kanapką, to zje kanapkę i zdechnie z głodu. Ci debili nie dają już do rządzenia niczym. Trzeba do Polski ściągnąć Polaków, którzy są za granicą, tam osiągnęli sukces, żyją w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na Tajwanie, wiedzą jak wygląda świat. Banda tych pieprzonych nieudaczników prowadzi nas ku katastrofie. Amen. No tort dali debilom, poszli się nawpierdalali, wypili drinki, kupili drogie krawaty po 200 zł, żeby ładnie wyglądać. Suski włożył kapelusz. Jak ja widzę Suskiego w kapeluszu, to ja widzę, jakby świnia piła szampana. To jeszcze, który w kapeluszu wygląda jak kretyn, a chodzi po ambasadach. Przepraszam, się uniosłem, ale naprawdę na naszych oczach straszna tragedia się odbywa. Są kpiny. Kretyni jedzą tort i są zadowoleni, że sprzedają Polskę, oddają za darmo. Za tort!